Siema, cześć czołem. A powiedzcie mi taką rzecz, jak tam u was własnoręcznie zrobione narzędzia pomocnicze? Jak zrobić z takiej kantówki, takiego prostego pomocnika do ręcznego szlifowania? I to będzie wersja pod papier do czołgu. Będziemy potrzebowali taką kantóweczkę. Kantówka jest o wymiarach, może być 50. Na szerokość 75, bo papier jest 70. Ważne jest, żeby papier był maksymalnie szerokości właśnie papieru. Tam troszkę delikatnie może wychodzić, ale nie za dużo. I żeby było śmieszniej, to dzisiaj nie będę tego robił żadnymi maszynami. Wszystko, co będę robił narzędziami ręcznymi. W zasadzie chyba tylko dwoma narzędziami ręcznymi. I będzie to strug oraz piła, tak zwana piła japońska. Jeżeli już macie taką kantówkę, to wypadałoby ją przynajmniej od tej strony, gdzie będziecie sobie coś szlifować, żeby ona po prostu była w miarę taka równiutka, gładziutka, śliczniutka i w ogóle piękna cacy. Taki ładny porządek tu był. Dobra, jeżeli kantówkę macie już przestruganą, to teraz trzeba końcówki tej kantówki ładnie zaokrąglić, żeby nasz papier ładnie się wykładał. I teraz co trzeba zrobić? Przykładamy papier w taki sposób. O. I jeżeli macie tą kantówkę dłuższą, to znaczymy sobie, z jednej strony układam na równo do krawędzi kantówki w taki sposób. A z drugiej strony zostaje nam troszkę materiału, dlatego ten materiał trzeba odciąć. Chyba że macie docięte tak jak ja mam, ja sobie go po prostu zeszlifuję i będzie cacy. Dobra. I mniej więcej wychodzi mi to tutaj. I teraz trzeba znaleźć coś, czym by odrysować zaokrąglenie. To jest troszkę za duże. Również na warsztacie bądź w swoich domach macie różne rzeczy, które można do tego celu wykorzystać. O, i to będzie idealne. Przykładamy taki kubeczek. Rysuję z jednej strony. Tak. I to samo robię z drugiej strony na samym brzegu. I teraz wystarczy mi to tylko zeszlifować. Żeby to teraz ładnie wyokrąglić, mógłbym się pobawić taśmówką, ale powiedziałem, że nie będę używał narzędzi, elektronarzędzi, dlatego użyję tutaj takiego starego pilnika. On ma taką bardzo agresywną gradację zębów. Także no co, jak się powiedziało A, trzeba powiedzieć B. Ja te obydwa zaokrąglenia mam już zrobione i z jednej, i z drugiej strony. Z tym, że tak, musiałbym się wam do czegoś przyznać. Źle wam na samiutkim początku podałem sposób odmierzania tego papieru ściernego. Musicie jeszcze wziąć pod uwagę fakt, że przy ścinaniu jakąś piłą musicie uwzględnić jeszcze grubość samej piły, ewentualnie jakieś tam szlifowanie. Zapytacie się czego? Ano tego, bo przechodzimy do następnego etapu prac związanych z tym naszym pomocnikiem warsztatowym. Jeżeli mamy już docięte nasze, wyszlifowane nasze półkola, to teraz robimy następną rzecz. Szukam. Ja mam tutaj akurat nie zrobione na 250.
250, tu mamy 120, 125. Jeżeli mam tutaj już wymiary naniesione, trzeba je przenieść tutaj na tą płaszczyznę. W tych miejscach dokładnie, gdzie sobie trasowałem na tej węższej stronie. Przykładam kątomierz. Kąt ustawiam na taki lekko rozwarty. Z jednej strony. I teraz robimy na wskazaniu na kątomierzu 80 stopni. Ok. I trasujemy drugą stronę. I w taki sposób teraz w tym miejscu trzeba to wyciąć. Pamiętajcie, że te piły są strasznie ostre. Chwila nieuwagi. I co teraz? Wzywać karetkę? Pogotowie? W czasach wirusa? Żono, ratuj! Żono! Bo będę mdlał. Jak widzieliście, mam wycięte moje elementy. Niestety teraz musiałem się udać do ambulatorium. Jak w każdym warsztacie jest albo szkota, albo jakieś pochodne szkoty. Ja tutaj akurat nie mam taśmy malarską. Jako że farba leci, trzymajcie się dzieci, ciach. Odcinamy zbędną część, tą niehigieniczną. Urywamy tą higieniczną. Następuje przyklejenie opatrunku, tak. Pięknie. Powiem wam tak, w czasach, kiedy jeszcze bardzo dużo siedzi, jak miałem Fiata 126P, jak większość z was wie, te samochody trzeba było non-stop gdzieś tam naprawiać, coś przy nich dłubać. I tak też było. Miałem, naprawiałem, dłubałem. Bardzo często jak przychodziłem do domu i moja pani widziała, że miałem owinięte coś na ręce, to zawsze padało jedno takie stwierdzenie. Znaczy się, robotę zrobiłeś. Tak, a dlaczego? No, bo skoro żeś sobie wbił śrubokręt, kombinerkami przystrzypnął albo młotkiem walnął w paluch, to znaczy się, że robota poszła dobrze, szybko i sprawnie. Ot taka anegdota. Wracamy do pracy. To robimy montaż. Wkładziemy sobie papiór. Wkładamy jeden element. Wkładamy drugi element. Wkładamy trzeci element. Zobaczcie, co się dzieje, jak... Może tak troszkę obrócę. Sam mi to rozciąga. Teraz bierzesz młotka. I przyrząd gotowy. Wiem, wystaje. Spodziewałem się tego, że będzie wystawało.
powiem tak, mi to ogólnie rzecz biorąc nie przeszkadza, a może mi to pomoże. Jeżeli będzie mi to przeszkadzało, to ja sobie tutaj ten element albo dotnę, albo po prostu na nowo zeszlifuję z jednej i z drugiej strony te krawędzie. No i teraz co? No, bierzemy deseczkę, kładziemy sobie ją na stole. O, bierzemy sobie taki przyrząd nasz. Może być w tej wersji, albo może być jeszcze w tej wersji. Ułożę sobie. Mogę wykorzystać do tego dobry patent w sumie, że wystaje. Przykładam sobie ścisk. Może bardziej tak po ukosie. To nie trzeba, nie trzeba mocno tego przyciskać ściskiem. I teraz potrzebuję sobie przykładowo tą krawędź tutaj załamać. To tak, przeszlifujemy i załamiemy krawędź. Co wy o tym sądzicie? Ja jestem jak najbardziej na tak. Każdy taki przyrząd, tym bardziej własnoręcznie zrobiony, daje dużo satysfakcji. Tym bardziej, że jak sami widzicie, ja nie mam u siebie w warsztacie narzędzi profesjonalnych, ale przykładowo mam kilka narzędzi, z których jestem mega zadowolony. Na przykład ściski z Wolfcrafta i nie tylko ściski. Podziękowania dla Wolfcrafta za przesłanie takich ścisków i innych narzędzi do testów. Bardzo miło się tym pracuje i jestem z tego powodu bardzo mocno zadowolony. I teraz tak, pytanie, czy wy jesteście zadowoleni z takiego przyrządu, który wam pokazałem, jak go zrobić? Możecie sobie go zrobić z jakiegoś gatunkowego drewna, będzie to super ładne. U mnie to jest na potrzebę chwili, później gdzieś się walnie w kąt, będzie leżało, będzie niepotrzebne, ale teraz to potrzebuję i akurat nie tak sobie wymyśliłem. Dobra, to by było na tyle, ja was wszystkich bardzo serdecznie pozdrawiam. Bez pitolenia, Olo76. Ta-da!